Podczas gdy Watykan jest szeroko dostępny dla zwiedzających i służy głównie jako publiczny totem religii katolickiej, istnieje również wiele interesujących i zaskakujących tajemnic do odkrycia na temat tej konkretnej instytucji. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tajemnicom papieża i Watykanu. Ale najpierw upewnij się, że masz włączone powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków na naszym kanale. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Usuwanie ksiąg. Biblia jest uważana za świętą prawdę przez miliony ludzi na całym świecie. W rzeczywistości jest najczęściej drukowaną książką z około 5 miliardami wyprodukowanych egzemplarzy. Podczas gdy Biblia i Kościół chrześcijański często kojarzeni są z oczyszczaniem z grzechów, uczciwością i działaniem w dobrej wierze, wielu jest przekonanych, że Watykan ukrywa tajemnice. Biblia została przetłumaczona z łaciny na angielski we wczesnym okresie nowożytnym, około 1600 roku. Jednak oryginalna wersja faktycznie zawierała więcej ksiąg niż obecnie w wersji współczesnej. W oryginalnym dziele znajdowały się księgi apokryficzne, które stanowiły koniec Starego Testamentu. 14 pism świętych jest znanych, ale wciąż nie zostały wydrukowane we współczesnych wersjach, pozostawiając wielu zastanawiających się, co jeszcze ukrywa Kościół. Watykan rzekomo usunął te 14 ksiąg w 1680 roku, ale nie wiadomo dlaczego. Niektórzy uważają, że miało to związek z księgą zatytułowaną Mądrość Salomona. Salomon był legendarną postacią w czasach starożytnych. W księdze Salomona przepowiada wielkie zło i przyjście kogoś, kogo uważa się za Jezusa. Biorąc pod uwagę, że Salomon zmarł 900 lat przed Jezusem, ta teoria dla niektórych jest uważana za wiarygodną. Jednak mądry, ale szalony facet przewidujący przyjście Jezusa może nie brzmiał dobrze dla Kościoła, a biorąc pod uwagę, że był znany jako wyznawca okultyzmu, prawdopodobnie możesz zrozumieć, dlaczego Kościół katolicki mógł nie być zbyt skłonny do utrzymywania jego kazań w Biblii. Diabeł jest w Watykanie. Nasz następny temat dotyczy księdza Gabriela Amort. Jako główny egzorcysta Watykanu, ten człowiek musiał widzieć niepojęte rzeczy. Amort stwierdził, że diabeł nie jest wszędzie, ale kiedy jest obecny, jest to bolesne. Ukazują go bluźnierstwa pochodzące od osoby, którą posiada. Może pozostać w ukryciu i mówić różnymi językami. Amort widział wiele egzorcyzmów i wiele przypadków, które doprowadziły go do przekonania, że diabeł żyje i ma się dobrze. Twierdzi również, że sam szatan próbuje zaatakować Watykan. Przykładem ma być świąteczny atak z szaloną kobietą, która próbowała skrzywdzić Benedykta XVI. Kiedy Amort udzielał wywiadu, powiedział, że wierzy, iż szatan rządzi światem i jest obecny w Watykanie. Transkrypcje z procesu templariuszy. To, co nie jest dobrze znane wielu z nas, to ogromny upadek, w którym starożytni bohaterowie cierpieli z powodu procesu. Jednak medewista z tajnych archiwów watykańskich natknął się na intrygujące dokumenty na temat francuskiego procesu templariuszy i odpowiedzi Watykanu. Templariusze mają korzenie sięgające początków XII wieku, gdzie francuski szlachcic i jego towarzysze poświęcili się ochronie chrześcijan pielgrzymujących do Jerozolimy. Przyjęli śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, ale w obronie naśladowców Chrystusa pozwolili sobie również nawet na wojnę. Dzięki swojej rozległej sieci i bogactwu wkrótce zaczęli przyciągać niewłaściwy rodzaj uwagi. W 1307 roku król Francji Filip IV aresztował templariuszy i postawił ich przed sądem. Przez 7 lat rycerze byli torturowani i upokarzani, dopóki nie złożyli wymuszonych zeznań pośród rozpaczliwego fizycznego bólu.
Templariusze zostali uznani za winnych zdrady chrześcijaństwa. Zakon został rozwiązany, jego pozostali członkowie zajęci, a majątek i mienie skonfiskowane. W końcu templariuszy spalono na stosie. Dziś jednak dokument znaleziony w tajnych archiwach watykańskich może oczyścić ich imię i zarzuty herezji. Wygląda na to, że papież Klemens V rozgrzeszył templariuszy z herezji, która była podstawą sprawy przeciwko nim. Jednak nadal trudno jest uzyskać dostęp do pełnego katalogu archiwów watykańskich. Ile jeszcze dokumentów zostało ocenzurowanych przez Kościół lub zagubionych? A jeśli zostały ocenzurowane, to dlaczego? Średniowieczne fałszerstwo. Autentyczność całunu turyńskiego była przedmiotem gorących dyskusji, a jednocześnie utrzymuje on pozycję jednej z najbardziej znanych relikwii Kościoła katolickiego. Niektórzy eksperci uważają, że całun pochodzi ze średniowiecza, czyli wieki po ukrzyżowaniu Jezusa. W 2018 roku przeprowadzono analizę wzoru plam krwi na całunie i stwierdzono, że pochodzą z różnych kątów i nie zostały wytworzone przez jedno ciało. Jednak wierzący w całun wskazali, że średniowieczna data radiowęglowa mogła opierać się na latach, w których całun był wystawiony na widok publiczny, aby wierzący mogli go dotknąć, pocałować i modlić się po jego ujawnieniu w XIV wieku. Próbując położyć kres sporowi, czy całun turyński był rzeczywiście oryginałem z I wieku, czy reprodukcją średniowiecza, Kościół katolicki zezwolił na datowanie radiowęglowe. Cały proces był obserwowany przez wielu świadków, a także dokładnie udokumentowany za pomocą zdjęć i filmów. Podsumowując, laboratoria wykazały 95% pewność, że badane płótno pochodzi z zakresu od 1260 do 1390 roku. Dlatego całun został uznany za pochodzący ze średniowiecza. Niestety, wierzący w boskie pochodzenie całunu znaleźli mnóstwo powodów, aby wątpić w badania, powołując się na zanieczyszczenie włókien i wiele innych powodów. W ten sposób to, co miało być kluczowym krokiem w ustaleniu autentyczności, stało się źródłem debaty równie ciekawej jak sam całun. Jak wyglądał Jezus? Od samego początku chrześcijaństwa towarzyszyło mu pytanie, jak wyglądał Jezus Chrystus? Jasna skóra, faliste kasztanowe włosy, broda i często krystalicznie niebieskie oczy. Jest to wygląd Jezusa przekazywany z pokolenia na pokolenie, przedstawiony jako taki w niezliczonych dokumentach i kościelnych witrażach. Ta wersja Jezusa jest rozpoznawalna wszędzie, a jednak nie jest to dokładne przedstawienie. Richard Neave, emerytowany naukowiec, za pomocą programów komputerowych stworzył trójwymiarowy model twarzy Jezusa. Ponieważ odbiega on od standardów sztuki chrześcijańskiej, mistycznych widzeń, opisów i dotychczasowych wyobrażeń, odkrycie zostało uznane za rewolucyjne. Neave nie twierdził, że jest to odtworzenie twarzy Jezusa Chrystusa i wyjaśnił, że miało to jedynie wywołać ideę, że być może Jezus byłby człowiekiem swojego regionu i czasu. Dotarł do trzech męskich czaszek pochodzących z epoki i terenów Palestyny i na podstawie ich analiz, skupiając się na cechach wspólnych, stworzono twarz statystycznego członka semickiej grupy etnicznej. Chrześcijanie wierzą, że Jezus wygląda jak na obrazach, a tymczasem może wyglądać zupełnie inaczej. A ty, co sądzisz o tych tajemnicach? Daj znać w komentarzach poniżej i zostaw również łapkę w górę, jeśli podobał ci się dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!